Wszystkich. Pasieka na skraju lasu, jest sobota, godzina 8 rano. Sceneria przepiękna. Pierwszy dzień takiego naprawdę fajnego, solidnego przymrozku. 5 stopni, siwo, słońce. No jest bajkowo. Po prostu jest bajkowo. Moi drodzy, film podsumowujący leczenie kwasem szczawiowym. Waroza jeszcze się sypie. Cały czas, codziennie obserwuję nowy osyp, ale on się nie zwiększa. Minął tydzień od podania kwasu szczawiowego i tu można śmiało skłaniać się ku tezie, że jeszcze kilka dni, 2, 3, może 5 dni i osyp się zatrzyma. No i co? Generalnie widać wyraźnie w rodzinach, jeżeli chodzi o wielkość osypu, o ilość warozy, która opadła, że kluczowym jest zabieg wrześniowy. Dobrze wykonany zabieg wrześniowy. U mnie to był zabieg wykonywany kwasem mrówkowym, 60%, tak jak już o tym mówiłem. Dobrze wykonany taki zabieg wrześniowy powoduje, że w listopadzie, po zabiegu wykonanym kwasem szczawiowym, w ulach pojawia się niewielka ilość osypu. To jest jakieś od 5 do 15 sztuk. To jest taka większość. 5 do 15 sztuk. Wyjątkiem jest rodzina w ulu jednościennym przedostatnia. Tutaj jak gdyby tłumaczenie tego stanu rzeczy jest dosyć proste. Zawirowania związane z wymianą matki plus takie szaleństwo w czerwieniu matki w trakcie zakarmiania zimowego nakazało mi przełożenie ramek, co spowodowało też no, konieczność dokarmienia i opóźnienie w leczeniu tym kwasem mrówkowym. I jaki tego był efekt? Te kilka dni spowodowało, że trafiłem z leczeniem w takie dosyć silne ochłodzenie. Tam było, powiedzmy sobie, te 13-14 stopni w dzień i ten kwas już nie parował jak należy. Efekt tego był taki, że trochę warozy było widać na wkładce dennicowej, no ale po leczeniu kwasem szczawiowym no to widać też zdecydowanie, że to nie była cała waroza, że przy takim ochłodzeniu należałoby zwiększyć moc tego kwasu. Albo zmienić środek, to są dwie rzeczy. Pozostałe ule pokazują osyp niewielki. Osyp niewielki, acz pozostawienie tej warozy w ulach na zimę, no raczej dobrze by się nie skończyło i dobrze by nie wróżyło zdrowotności rodzin pszczeli. Wydaje mi się, że ten zabieg, późnojesienny zabieg kwasem szczawiowym, ma kilka bardzo prostych zalet. Po pierwsze, jest on niezależny od pogody. Tutaj temperatura powinna utrzymywać się powyżej zera, ale tu nie ma tej bariery kilkunastu stopni do odparowania kwasu mrówkowego, czy też 10 stopni do prawidłowego zadziałania apiwarolu, amitrazy, mówiąc bez marki. Więc można to śmiało polecić osobom, które chcą doczyścić swoje rodziny. Dalej, taki zabieg kwasem szczawiowym, to jest, wydaje mi się, zabieg doczyszczający, to jest, wydaje mi się, podstawa. W momencie, kiedy notujemy rekordowo ciepły listopad, w którym pszczoły latały na potęgę. One latały na potęgę, zbierając z poplonów, zbierając jakiejś tam kwitnącej łopuchy, rzepuchy, ale też zaglądając do sąsiadów. Ja nie jestem ostatni, który stan swoich rodzin pszczelich zwala na sąsiednie pasieki. To nie w tym rzecz, ale gdzieś poziom porażenia warozą jest też wypadkową działań, które odnośnie warozy wykonują nasi koledzy, sąsiedzi. No i tutaj nie da się uniknąć sytuacji, w której pszczoły zaglądają do tych sąsiadów i tej warozy przynoszą. Tu praktycznie pół października i pół listopada to były dni lotne, gdzie pszczoły latały, pracowały, a było już po leczeniu. Więc zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że te pszczoły przyniosą
tej warozy, naniosą jej do nas na pasiekę i że trzeba się jej koniecznie pozbyć. No ja to zrobiłem. Ule są przeczyszczone. Tutaj ta waroza jeszcze się będzie trochę sypać, ale generalnie jest już po sprawie. Pszczoły siedzą grzecznie, spokojnie. Miejmy nadzieję, że do zimy będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Życzę spokojnej zimowli. Cześć.